Witam, nazywam się Paweł Gumiński, jestem współzałożycielem firmy Rage Quit Games. Ostatnie 10 lat to okres przede wszystkim takiego bardzo dynamicznego wzrostu całej branży game devowej tak naprawdę. Największy wzrost odnotował segment gier mobilnych. Dzisiaj jest to już ponad 52% market share'u, więc tak jak historycznie większe były konsole gry na PC, dzisiaj o dziwo dla niektórych mogłoby się wydawać, mobile jest największym segmentem w gamingu, jest większy niż konsole i PC razem wzięte. Więc jest to duża zmiana. Wiele ludzi tak naprawdę sobie nie zdaje jeszcze z tego sprawy. Stwierdziłbym, że to jest taka najbardziej istotna kwestia tych ostatnich 10 lat, szczególnie z punktu widzenia naszej firmy, ponieważ właśnie gry mobilne są tym, w czym my się wyspecjalizowaliśmy. 2012 rok pojawiły się takie gry jak Clash of Clans i Candy Crush. I wtedy tak naprawdę ten rynek troszeczkę inaczej wyglądał niż dzisiaj. Dzisiaj mamy triple-A produkcje na mobilu, można sobie pograć na komórce tak, jakby się grało tak naprawdę na PC-cie, więc na pewno dużo się zmieniło. Takimi największymi wydarzeniami ostatniej dekady, jeżeli chodzi o branżę mobilną, to bym powiedział, że jest to release Fortnite'a na urządzenia mobilne, release też takich gier jak PUBG i ostatnio też Genshin Impact. Dlatego, że to tak naprawdę pokazuje, że segment AAA zaczyna istnieć na mobilu tak naprawdę pełną parą i jest to coś naprawdę wartego uwagi i warte dla inwestorów do zastanowienia się i dla producentów gier, w którym kierunku ta branża tak naprawdę będzie podążać, jeżeli chodzi o mobile. No, Digital Dragons dla nas to przede wszystkim jest okazja na networking. Bardzo dużo fajnych ludzi poznaliśmy, zaprzyjaźnionych firm z całej Polski i Europy, więc dla nas jest to przede wszystkim networkingowy event. Pamiętam, jak zaczynaliśmy, jak jeszcze byliśmy bardzo małą firmą i Dragony jeszcze wtedy w innym miejscu się odbywały i były też ciutkę mniejszym eventem. Pamiętam, że dla nas też było to wtedy takim dużym źródłem inspiracji, bo było bardzo dużo fajnych, ciekawych firm, dużo, dużo większych od naszej. No i my wtedy kilkuosobowym zespołem tam sobie przychodziliśmy, poznawaliśmy ludzi, rozmawialiśmy z nimi, uczestniczyliśmy w ciekawych wykładach i był to też taki learning experience na pewno. Natomiast dzisiaj dla nas Dragony są przede wszystkim brandingowym też eventem, ponieważ na ostatnich Dragonach mieliśmy main sponsorship i tak naprawdę pokazaliśmy się troszeczkę bardziej światu. I jest to dla nas marketingowa okazja i rekrutacyjna też na pewno. Jeżeli chodzi o branżę gier i tego, jak ona będzie wyglądała w przyszłości, jak się będzie rozwijała, no to uważam, że nie będzie się działo nic takiego niesamowicie zaskakującego. Wydaje mi się, że ten trend, który był przez ostatnie 10 lat, się utrzyma. Czyli gry mobilne będą zajmowały coraz większy procent rynku, spychając troszeczkę gry PC i konsolowe na drugi plan. Wynika to między innymi z tego, że tak naprawdę wszyscy dzisiaj mają telefon. Młode pokolenie chętniej korzysta z telefonu niż z peceta czy konsoli. My o tym zapominamy, ale tak naprawdę PC to jest wynalazek lat 80. Smartfon, tutaj mamy rok 2007, bo tak naprawdę od pierwszego iPhone'a to się zaczęło. Więc smartfon jest bardziej nowożytnym urządzeniem niż PC i młodsze pokolenia dużo chętniej korzystają z telefonów niż właśnie z laptopów czy konsol. I to też ma wpływ właśnie na branżę gamingową i też dlatego ten segment mobilny tak nam rośnie, bardziej rośnie niż właśnie pecetowy czy konsolowy, więc mi się wydaje, że ten trend się po prostu utrzyma, że cała branża będzie rosnąć, natomiast udział market share'u mobilnych gier będzie dalej rósł. Moja ulubiona gra ostatnich 10 lat to jest ciężkie pytanie, bo bardzo dużo fajnych gier się pojawiło, ale jeżeli miałbym wybrać jedną, to byłoby to jednak PUBG. Co prawda wypadam już z formy i gram już naprawdę kiepsko, ale jak ta gra wyszła, to bardzo dużo graliśmy i była to chyba najfajniejsza gra ostatnich 10 lat dla mnie. Życzyłbym sobie tego samego, co działo się przez ostatnie 9 lat, czyli bardzo, bardzo dalej dynamicznego wzrostu, tego, żebyśmy zrobili jak najlepsze gry, które się będą podobały graczom, które się będą podobały nam i żebyśmy się stali największą firmą, która tworzy gry mobilne w kraju.